Witajcie kochani w kolejnym vlogu Mody Ekokreatywnej. Dzisiejszy program będzie na temat swetrów zimowych, szczególnie zimowych. Oczywiście swetrów z second handów i ze stron internetowych oferujących rzeczy używane, rzeczy z odzysku, rzeczy vintage. A dodatkowo wszystkie swetry, które tutaj zobaczycie, będą z naturalnych tkanin albo będzie w nich dominować włókno naturalne. Pierwszy będzie sweter, który mam na sobie i to jest sweterek, który kupiłam wczoraj, już został wyprany i jest przepiękny. To jest sweter z mango, wcale nie z jakiejś starej kolekcji, powiem Wam. I kolor mnie zachwycił przede wszystkim i szukałam takiego cieniutkiego golfika, żeby to nie był golfik bawełniany, taki zwykły, bo taki już mam, jeden fioletowy i czarny drugi i to mi zupełnie wystarczy, takie basiki są też potrzebne, ale to jest sweter o świetnym składzie, posiada w sobie wiskozę, bawełnę i kaszmir i naprawdę jestem nim zachwycona, uważam, że jest bardzo zgrabny i jest bardzo praktyczny, ma przepiękny kolor, który będzie bardzo uniwersalny na zimę. Dodatkowo jeszcze tak rozgrzewa, jak się patrzy w lustro. No i będzie świetnie wyglądał, czy to do marynarki, czy właśnie nawet do takich spodni plus marynarka lub jakiś kardiganik, narzutka, do spódnic wszelkiego rodzaju. To jest rewelacyjny krój, no i wiadomo, w tym sezonie w ogóle królują golfy. No ale tak czy inaczej bym go kupiła, bo jest przemiękki, zobaczcie, to jest nowiutki sweter, tutaj nic nie jest ani złechmacone, ani, no nawet nie ma takich malutkich kuleczek, które czasem się zaczynają robić, ale świetny skład, więc ten sweter podejrzewam nie będzie się bardzo łechmacił, jeżeli będę go prała ręcznie w dobrych środkach do wełny, to w ogóle będzie pewnie bardzo długo jak nowy, tym bardziej, że to jest taki ściągaczowy wzór i on bardzo ładnie układa się na sylwetce, nie naciąga się, po wypraniu się z powrotem zbiega. Także jestem zachwycona tym zakupem i bardzo długo właśnie szukałam takiego pięknego, dzianinowego, cienkiego golfika, który nadaje się do noszenia pod spód czegoś. No to idźmy dalej tym tropem, czyli zacznę od teraz w takim razie od tych małych sweterków takich cieńszych i delikatniejszych. O, i od razu Wam pokazuję, takich swetrów mam dosyć sporo, jak widzicie. Ja bardzo szanuję swetry, piorę je zawsze ręcznie, w dobrych środkach, w szamponach delikatnych, ekologicznych, więc te swetry mam bardzo długo. Niektóre te swetry mam już w swojej szafie 6 lat i nadal wyglądają jak nowe. I to jest, kochani, kolejny argument za kupowaniem swetrów w świetnych składach. I oczywiście takich swetrów, które wiecie, że zawsze będą się Wam podobały, niezależnie czy one będą teraz na topie, czy to są właśnie takie klasyki, które ponadczasowe, które będziemy sobie zawsze nosić, bo zawsze do czegoś będą pasować. Pierwszy jest taki bawełniany sweter z Zary, już go pokazywałam, to jest sweterek letni. Ja go i w jesieni jeszcze noszę na body z długim rękawem, bo on jest taki skarpetowy, właśnie ściągaczowy i ma przepiękne kolory. Tutaj zobaczcie sobie, takie tęczowe paseczki, granatowy jest, przepięknie wygląda do moich spodni z wysokim stanem od Ralpha Laurena. One mają taki styl, że właśnie idealnie do tego pasują, do tego czerwony paseczek do spodni i prezentuje się to bardzo, bardzo elegancko i fajnie. No na zimę będzie już za zimny. Kolejny sweter, który niedawno pokazywałam, z bawełny, golf zielony, zobaczcie sobie na przebitkach. Z taką retro spódnicą, to było w jakimś holu pokazywane przeze mnie. Na pewno zobaczycie go też jeszcze w stylóweczkach, ale nie dziś. No i teraz, kochani, kaszmirowe swetry. Niektórzy mają obiekcje do kupowania kaszmiru, bo zdarza się, że ludzie traktują te zwierzęta, które dają wełnę kaszmirową, niezbyt przyzwoicie, no ale jakby nie odpowiadamy do końca też za to, jak zwierzęta są traktowane, tak jak w każdych odzwierzęcych produktach, najlepiej by było znać źródło i po prostu kupować rzeczy, które są od właściwych hodowców, takich, którzy potrafią traktować odpowiednio zwierzęta, no ale tego nie wiemy. Tak czy inaczej kupuję te swetry w lumpeksie, więc nie czuję się aż tak odpowiedzialna, no bo jednak to jest drugi rynek, wtórny rynek, no i po prostu i tak te swetry już są wyprodukowane, prawda? Same kaszmirowe swetry teraz Wam pokażę i to jest przykład sweterka takiego klasycznego, w literkę V, dekolt, obcisły sweter, wygląda to przepięknie, bo te swetry są właściwie tak uniwersalne, że one nigdy nie wychodzą z mody. Taki sweterek możemy włożyć i do jeansów na sportowo, i do takiej krótkiej spódniczki plisowanej.
w stylu na przykład kolekcji, zobaczcie na podglądzie Diora, którą zresztą zobaczycie w następnych stylówkach w mojej wersji, czy też właśnie do spódnicy biurowej, do szerokich spodni, do wąskich spodni, mega, mega uniwersalny krój, no i kaszmir, na gołe ciało coś takiego nosząc nie zmarzniecie, bo to jest bardzo ciepłe, bardzo miłe i naprawdę dla mnie to jest idealne rozwiązanie na zimę, zawsze wygląda elegancko, szykownie i z klasą. No i takich swetrów mam kilka kolorów, one są prawie takie same. Tutaj mam taki w przepięknym takim kolorze zielonkawo, takim, nie wiem jak to nawet nazwać, turkusowo-zielonym, takim szmaragdowym. Sweter mam też taki bardzo, bardzo fajny, właśnie z Marco Polo, to oni robią świetne swetry i w ogóle takie dobrej jakości ciuchy. On jest przepiękny, też ma krój taki bardziej już nowoczesny, z takimi cięciami po bokach, ale jest też w literkę V, jest obcisły, super wygląda do jeansów i naprawdę wygląda super wesoło w zimie i świetnie się sprawdza. No i jeszcze jeden tego typu sweter w przepięknym takim pistacjowym kolorze. Ja bardzo lubię ten sweter, on jest naprawdę twarzowy i do wielu rzeczy pasuje i ten kolor też bardzo fajnie właśnie w zimie się sprawdza. Takie małe sweterki to już by było na tyle. Klasyczne swetry bardzo Wam właśnie polecam, bo one będą Wam długo służyć, one nigdy nie wyjdą z mody na pewno. Teraz też z kaszmiru sweter, tutaj mam taki dłuższy sweterek, czasem właśnie noszę go do leggingsów i na przykład do tego, zobaczcie, ja włożę go tak na szybko, żebyście zobaczyli tylko jak to wygląda, też z literką V. Można sobie fajnie podciągnąć rękawki i on będzie nam ocieplał taką stylóweczkę właśnie ze spodniami. Do leggingsów rewelacja, bo jest dosyć wąski, ale taki odrobinę oversize'owy już i super się prezentuje do takich właśnie już, żeby nie odsłaniać powiedzmy tej tylniej części, to tak to wygląda. Mnie się bardzo podoba, nie wiem jak Wam, ale uważam, że jest naprawdę spoko i no i to jest 100% kaszmir, jest bardzo ciepły, teraz jak to włożyłam, to bym z tego nie wychodziła już. Także super zakup i za ten sweter dokładnie zapłaciłam 5 zł, bo to było na jakiejś wadze. W idealnym stanie sweterek, zobaczcie, nic nie zniszczony. Jest to rozmiar L, ale ja lubię takie dłuższe swetry, żeby były troszkę właśnie oversize'owe, a nie takie bardzo, bardzo obcisłe. No i teraz przejdźmy do sweterków już takich nie kaszmirowych, powiedzmy nie takich skarpetowych kaszmirowych. Mam bardzo fajny sweter ze 100% wełny, w dodatku taki designerski Marie Lund, rozmiar S, jest przepiękny. Zobaczcie, to jest taki fioletowy kolor, fiolet jest bardzo modny w tym sezonie. On jest krótki i dość wąski, taki przylegający do ciała. Super wygląda właśnie też do spodni albo do takiej bardziej nowoczesnej spódnicy. I w dodatku ma prześliczny detal z tyłu, zobaczcie. Takie usta żółte. No, fiolet i żółć to jest przepiękne zestawienie. No i nawet w środku jest świetnie wykończony. Tu ma taki zameczek, bo to jest taki troszeczkę wyższy tutaj wokół szyi sweterek. W ogóle nie gryzie, bo to jest wełna taka bardzo delikatna z tych takich owiec dających właśnie najdelikatniejszą wełnę. Przepiękna rzecz. Bardzo jestem też zadowolona z tego swetra. No i teraz, kochani, będą już troszkę inne swetry, kardigany, teraz Wam pokażę. Kardigan to jest rzecz, którą nie każdy lubi, ja uwielbiam kardigany, bo na przykład na sukienkę albo na bluzkę, bo jest wiadomo za zimno w samej bluzce. Jeśli nie lubicie żakietów, to kardigany się idealnie sprawdzą i właściwie też będą służyły do różnych stylizacji. Ostatnio pokazywany w stylówkach na Miu Miu kardigan taki bordowy, on jest troszkę za duży na mnie i to jest taki kardigan, który ja noszę do paseczka, ale jeżeli byłby rozpięty, to byłby też super. To jest 100% kaszmir też, bardzo fajny też skandynawski sweter. Tutaj mam taki sweterek 100% wełny i to jest Benetton, przepiękny kolor znowuż. Tutaj też się pokazywałam w innych stylówkach wielkich projektantów. I on jest taki wiązany wokoło, świetnie to się sprawdza do sukienek, bo na sukieneczkę można to zamotać i to jest takie bardzo obcisłe, bardzo ciepłe, bo to też jest wełenka i przepięknie wygląda.
I ten sweterek też był bardzo tani. On kosztował coś koło 10 zł, więc jak na sweter z czystej wełny, no to jest rewelacyjna cena. Kolejny kaszmir i to jest jeden z moich ulubionych swetrów, kardiganik taki wąski w stylu lat 60. i to jest też firma TU, tu 100% kaszmir, tak jak mówię, on ma przepiękny kolor, zobaczcie, naprawdę ten kolor zielony powala i ja uwielbiam takie kolory. I ma też bardzo fajne takie kwadratowe guziczki, tu można zobaczyć. Bardzo ładne taki detalik i ten sweter mam już kilka ładnych lat i nadal się nadaje. Czasami te kaszmiry się tutaj na łokciach zaczynają przecierać. Można w takim wypadku sobie naszyć łatki i wyglądają do swetrów rewelacyjnie takie łatki. Więc zachęcam, jeżeli się Wam zniszczy tylko łokieć, to sobie właśnie przyszyjcie fajne łaty pasujące albo w kolorze, albo kontrastowe, albo na przykład zamszowe i przepięknie to wygląda. Kolejny sweter z Benettona i to też jest mieszanka z wełną to, i z kaszmirem, ale tym razem to nie jest 100%. Ten sweter pokazywałam akurat w stylóweczkach według Versace. On był włożony do środka, ale to jest taki trochę dłuższy kardiganik, więc też można go włożyć do spodni, właśnie czy na golfik. No tutaj kolor nie pasuje, ale na biały, na czarny golfik będzie świetnie wyglądał, ale ja też noszę to włożone do spódnicy i w ogóle to nie przeszkadza, że to jest kardigan i że jest dłuższy, bo w spódnicy tego nie widać. Ostatni z takich kardiganików krótkich to jest mój taki do pasa kardiganik, też z czystego kaszmiru i on jest bardzo fajny, ma taką fajną fakturę jakby taką groszkowatą. Na guziczki tutaj, właściwie to ma jeden guziczek i jest bardzo, bardzo zgrabny, super wygląda do właśnie sukienek na przykład eleganckich. Przepiękna rzecz. Kosztował mnie 5 zł, więc w ogóle wow. Mam swetry już większe, takie bardziej oversize'owe. Teraz są bardzo modne takie swetry i jest ich pełno w sieciówkach. Zobaczycie, że za naprawdę niewielkie pieniądze, 10 razy mniej niż byłoby to w sieciówce czy w butiku, można takie rzeczy właśnie znaleźć w lumpeksie. Zacznę nadal od tej strony, bo tu mam dosyć sporo rzeczy. Ostatnio kupiłam taki troszkę oversize'owy sweter, bardzo podobał mi się kolor i zapłaciłam też za niego jakieś bardzo, bardzo, bardzo tanio, kilka złotych. Już włożę Wam ten sweterek, żebyście zobaczyli. On jest piękny, właśnie taki warkoczowy i to jest ręcznie robiony sweter. Czuć w dotyku, że to jest co najmniej mieszanka wełny pół na pół. Ja już tak potrafię rozpoznać naturalne dzianiny. Na pewno nie jest to sweter sztuczny, jest w ogóle niezły chmacony. No i tak to wygląda. On jest taki trochę grubszy, ale ja na przykład tak jak jestem w domu, albo jak jadę na jakiś odpoczynek zimowy, czy potrzebuję wygody, to lubię takie właśnie zamotać się w taki sweter i to jest super wygodne. No i ten kolor też jest, bardzo dodaje energii moim zdaniem. Nie wiem jak uważacie, ale mnie się ten sweter bardzo podoba. No to idźmy dalej. To jest chyba taki najgrubszy, że tak powiem, fakturowo sweter mój. Reszta już jest dużo cieńsza. Tutaj mam taki bardzo fajny, oversize'owy sweterek, krótki. Zobaczcie sobie na stylówkach jeszcze z zimy poprzedniej, bo on już był w jednym z moich vlogów, ale to było dawno i pewnie większość moich subskrybentów i oglądających jeszcze nie widziała tych programów. Bardzo fajny też mieszanka z wełną i z moherem, ale jest naprawdę super, ma świetne kolory, bardzo takie rozweselające. Ja bardzo, bardzo lubię takie rzeczy wygodne i cieplutkie w zimie. Nie ma ani grama zmechecenia. Także super rzecz. Jedyny sweter w dzisiejszym programie, który kupiłam nowy w sklepie 2 lata temu, w Mango również. Ja bardzo lubię swetry z Mango, one mają fajne. I to jest mieszanka wełny. Tam jest 17% domieszki wełny. No i powiem Wam, że ten sweter jest przepiękny, widzieliście go w stylówkach na Fendi z taką obszerną spódnicą zamszowo-skórzaną. No naprawdę jest przepiękny, bardzo modny teraz. No i chciałam Wam powiedzieć, że mimo wszystko on się bardziej łychmaci niż te całkiem wełniane swetry, mimo że to jest domieszka z wełną, ale tej wełny tu nie ma aż tyle. Mimo wszystko jednak bardzo mi się podobał, no i jest w mojej kolekcji. I mimo, że to jest jeden naprawdę z niewielu nowych swetrów, jakie mam, to jestem zadowolona mimo wszystko, że go kupiłam. Nawet mimo to, że nie kosztował aż tak tanio, bo on kosztował no nie całą stówkę, ale to było już też na jakieś tam wyprzedaży, więc pewnie nowy w kolekcji powyżej 100 zł,
na pewno kosztował coś koło 140 zł, z tego co mi się wydaje. Ale naprawdę jest bardzo cieplutki i fajny. I to jest jeden z niewielu jasnych swetrów, które posiada. Kolejny sweter z lumpeksu, z wełny z dodatkiem moheru. Jest świetny naprawdę. Ma taki wielki golf. Ja rzadko noszę takie swetry, bo to nie jest zbyt praktyczne, ale ten mi się bardzo spodobał, kolory. Zobaczcie, teraz bardzo modne te amaranty takie i te biskupie róże takie. No i z szarym to w ogóle jest też bardzo ładne połączenie. Świetnie wygląda do leggingsów, bo on jest długi. Zobaczcie, to jest aż takie długie. Nawet jak taka krótka sukienka, no ale dla mnie to jest za krótkie jako sukienka, więc właśnie do leggingsów rewelacyjnie. Ja bardzo lubię takie swetry długie nosić właśnie do leggingsów, ale noszę raczej takie leggingsy albo skóropodobne, albo no tak jak te całkiem ze skóry, albo są to jakieś takie elegantsze leggingsy, nie bawełniane takie czy do ćwiczeń, tylko coś takiego, co wygląda po prostu jak wąskie spodnie i takie coś bardzo jest wygodne i sprawdza się świetnie do wszelkich aktywności. Przepiękny sweter i też kosztował mnie 15 zł w lumpeksie. Jest nowiutki, zobaczcie. Wszystkie te swetry są w świetnym stanie. Także naprawdę, naprawdę to były bardzo tanie rzeczy. No i to jest już na przestrzeni kilku lat zakupione. Kolejny przepiękny sweter z lumpeksu. To jest coś, co pokazywałam również w zimie, w poprzedniej zimy w stylóweczkach. Zobaczcie zdjęcia. To jest piękny. To jest Culture. Czyli bardzo dobra też marka, taka niszowa, rozmiar M, to jest taki oversize w przepięknym śliwkowym kolorze. Zobaczcie, naprawdę ten kolor, no, jest boski. No i on jest naprawdę długi i on ma zamek na całej długości z tyłu, to może być widać na przebitkach. Fajny detal, taki zamek z tyłu po prostu i ma fajną fakturę, zobaczcie, taką jakby supełkową, z takimi przepięknymi ażurowymi prześwitami tu na rękawach. Jeżeli jest mi za zimno, to pod koszulek oczywiście, żeby te dziury jednak mi nie przeszkadzały w zimie. Do jeansów, na wierzch do długiej spódnicy, takiej węższej, takiej lejącej się przepięknie też wygląda. Do takich swetrów ja noszę biżuterię, bo to jest duża powierzchnia taka prosta i one troszeczkę wyglądałyby smutno tak same w sobie. Na przykład tutaj widzicie teraz bardzo modne łańcuchy, albo taka, mogłaby to być taka kolia vintage, przepiękna też, bardzo ładnie to wygląda, też bardzo modne elementy. Coś może być trochę dłuższego, troszkę dłuższy łańcuch tutaj, też świetnie by to wyglądało do takich właśnie dłuższych swetrów. No i jeszcze inne propozycje, drewniane korale, również przepięknie wyglądają, jeżeli byście mieli coś troszkę w stylu takim bardziej rustykalnym, takim z naturalnych materiałów tkanin, zależnie od Waszego stylu oczywiście, to na przykład takie, ja bym proponowała takie drewniane korale. Tutaj mam różne dwie wersje, a nawet mi się zaplątały jedne bursztynowe. Też świetny pomysł. Bursztyn jest naturalny, jest taki trochę nieokrzesany i świetnie wygląda do swetrów właśnie. Tu mam takie jedne korale w stylu boho, trochę takie długie, bardzo drewniane, no i takie typowo ludowe, polskie korale, również bardzo je lubię i bardzo fajnie ożywiają stylizację. Także możliwości jest dużo. Moje ulubione, mój ulubiony naszyjnik z pomponików, który się świetnie do mojej kolorystyki sprawdza i wygląda tak przytulnie, naprawdę do wszystkich stylizacji praktycznie z takimi dużymi swetrami. Teraz pokażę Wam mój sweter kaszmirowy, kaszmir z jedwabiem od Marc Cain za 15 zł oczywiście. I zobaczcie, stylówka z zeszłego roku z takimi świetnymi getrami, które wyglądają jak do jazdy konnej z leggingsami. No to jest rewelacja ten sweter, on jest cieniuśki, on jest bardzo miły, on jest naprawdę taki, że jak go włożycie, to się czujecie luksusowo i bardzo mi się podoba ten element zwierzęcy, ten kot tutaj. Uważam, że jest przeuroczy i wygląda bardzo ciekawie i elegancko. 15 zł w lumpeksie. Dużo swetrów kosztuje, zauważyłam, 15 zł, tak? 15 do 25 zł najczęściej takie w dobrym stanie swetry można właśnie w lumpeksie upolować. Kolejny sweter, ostatnio już z programu z Hola, ale jeszcze Wam przypominam, 100% kaszmir, przepiękny sweter Marco Polo, taki krótszy oversize, będzie rewelacyjnie wyglądał do jeansów, ale nawet i do tych spodni bym go włożyła, bo one są takie eleganckie. Uważam, że fajnie to wygląda.
przepiękny, naprawdę, z takim półgolfem. Będzie bardzo dobry w zimie i jest tak mięciutki, zobaczcie, jak to jest, jak nówka, jakby zdjąć metkę. No ja kupuję tylko takie rzeczy, bo uważam, że kupowanie rzeczy starych, zniszczonych nie ma w ogóle sensu, prawda? No i teraz jeszcze dwie sukienki swetrowe, też pokazywane w holach ostatnio, ale chcę Wam przypomnieć, to można użyć jako taki duży sweter po prostu, a ja to będę nosić jako sukienkę z paskiem i właśnie do takich dużych swetrów świetnie będą też wyglądać pasy, szczególnie takie szerokie pasy. Zobaczcie, ja tutaj mam kilka takich przykładowych, włożone do takich wąskich spodni i z pasem właśnie szerokim, z fajną skórzaną torbą, z kozakami szczególnie wysokimi, będzie przepięknie to wyglądało. Takie nowoczesne sukienko-swetry są bardzo wygodne. Ja to nawet do pracy noszę, bo to się świetnie nosi po prostu. I tu drugi. Do tego bym oczywiście włożyła biżuterię zdecydowanie, bo to jest czarne i to jest takie duże, oversize'owe, więc tym bardziej tutaj biżuteria wygląda ślicznie. Jak widzicie, mam dużo tych swetrów, program będzie dosyć długi. Pogoda jest straszna, więc obawiam się, że światło jest niewystarczające. Jak zaczynałam nagrywać, to było lepiej, teraz się robi coraz gorzej, kochani. Mam nadzieję, że ta pogoda się zmieni na lepiej, na lepszą. Teraz takie specjalne swetry, powiedzmy. Dzisiaj kupiłam, tak właśnie dzisiaj byłam też po drodze w Lumpeksie i kupiłam przepiękny kardigan. Zobaczcie, tu nawet jest cena jeszcze, bo on jest, no, jeszcze nie zdążyłam go wyprać. 25 zł, ale nie żałuję. Jest to też mieszanka wełny ze sztucznym, ale mieszanka wełny, jednak i mohair również w składzie, ale zobaczcie na te rękawy, no teraz to jest bardzo modne, ale już abstrahując od mody, kolor uwielbiam takie właśnie zimne zielenie, jasny sweter i no i te detale są naprawdę śliczne, bardzo mi się podoba. To jest sweter marki TU Premium Collection. I on jest bardzo długi, ale będzie świetny właśnie jako narzutka i nie dość, że można to po prostu sobie zarzucić na przykład na takie spodnie rurki i bluzkę, albo sweter nawet kolejny, czy też golfik jak w tym przypadku. Aczkolwiek ja nie jestem fanką tego połączenia kolorystycznego. Nie jest źle, ale raczej włożyłabym to do innych kolorów. No rewelacja, moim zdaniem to można nosić jako taką narzutkę, płaszczyk. Można również to nosić z paskiem. Dlaczego nie? Jeżeli chcielibyście, żeby Wam tu było cieplej, to albo przyczepić sobie zapięcie, albo właśnie tutaj również pas. No i według mnie super rzecz. Jest bardzo ciepły, jest bardzo milutki, jest w ogóle niezniszczony. Zobaczcie, tutaj ta dzianina jest absolutnie jak nówka. Także nie dziwię się, że kosztował 25 zł, no ale w sklepie zapłaciłabym pewnie z 200, bo to jest naprawdę rzecz taka, nie dość, że designerska, to świetnej jakości materiał. No i bardzo modne. Teraz takie w ogóle duże kardigany, oversize i takie specyficzne rękawy są na topie. Więc jestem bardzo, bardzo zadowolona i prawdopodobnie zobaczycie ten sweter w stylówkach według Diora, bo mam bardzo fajny na niego pomysł. A Dior już w przyszłym tygodniu, w czwartek. Sweter, który już też widzieliście, czyli mój z lat 80. oversize z tymi koralikami, również w stylówkach według kogo, bo już zaczynam się mylić. W stylówkach według Versace również był ten sweter pokazany jako właśnie taki do leggingsów czy do spódniczki, w tamtym przypadku do spódniczki, długi, obszerny, fajny, cieplutki sweter. I ten sweter kosztował 22 zł, jeden z najdroższych. Świetny kardigan, też mieszanka wełny i to jest coś takiego artystycznego. Jeśli znajdę zdjęcia w tym swetrze, to Wam też tutaj pokażę w przebitkach. Przepiękna rzecz, taka narzutka w stylu artystycznym, bardzo pasuje do różnych rzeczy, można do spodni, do spódnicy, krótkiej, długiej, w zasadzie to jest do wszystkiego, o ile Wam pasują kolory. Uważam, że przepiękna kolorystyka, no ten sweter jest jednym z moich absolutnych hitów i mam go już z 4 lata, więc i nic się nie zniszczył, także naprawdę kupujcie jakość, nie kupujcie tych akryli, poliakryli, tych poliamidów i tych wszystkich innych szajców, które są w sieciówkach, bo to nie warto, to jest na chwilę, po jednym sezonie będziecie to wyrzucać albo oddawać do Lumpeksu. Kolejny mój fajny sweter, taki na co dzień, bardzo go lubię nosić.
On jest taki w stylu takim samodziałowym, ale ma piękne kolory i wzory. Zobaczcie. I w dodatku ma tutaj taki super kaptur z takim chwostkiem. No jest super, naprawdę. Jedna z moich takich najczęściej noszonych rzeczy. Jest naprawdę moim ulubieńcem i też mam go już co najmniej 4 lata. I oczywiście dbam o niego, więc wcale się nie zniszczył. No i sobie jest taki nadal, jaki był. Również przepiękne zestawienie kolorów i to jest głównie wełna czysta. To nie jest już kaszmir, tylko wełna z jakimś maleńkim dodatkiem sztucznego. Ostatnie rzeczy, kochani, to będą rzeczy takie nietypowe bardziej, czyli coś z dzianiny, ale to nie jest do końca sweter. No i tak, pierwsza rzecz to jest kamizelka, a kamizelki właśnie wełniane, dzianinowe są na topie teraz, więc zobaczcie, ostatnio zakupiona przeze mnie za 7 zł kamizelka od Hugo Bossa. Tak, oryginał od Hugo Bossa, 100% wełny, jest cienka, ale ciepła. No i coś takiego super wygląda do na przykład żakietu w stylu angielskim pod spód, na koszulę albo na inny właśnie golfik, tak jak tu. Oczywiście też zestawienie niekoniecznie do swetra, tak, ale już do spodni mi się to nie podoba i na pewno nosiłabym to do jakichś jaśniejszych spodni lub spódnicy i pewnie do takiego właśnie angielskiego żakietu. Rewelacja moim zdaniem. Niedrogo i bardzo firmowo przede wszystkim. Następna rzecz, też bardzo w trendach, też ostatnio kupione przeze mnie firmy Next, taka narzutka. Teraz wszystkie pelerynki, narzutki tego typu są bardzo modne, więc jak to zobaczyłam, to się zakochałam i od razu to chwyciłam. Też kosztowało koło 12 zł to. No i to jest też z wełną. Wełna też z dodatkiem tam wiskozy i jeszcze jakichś sztucznych włókien. No i super rzecz, naprawdę. I na kurtkę, i na płaszcz, i na, po prostu na sweter. I jak siedzimy gdzieś i jest nam zimno, żeby się opatulić. Przepiękny kolor, taki rudobrązowy. Bardzo mi się podoba ten kolor. Jest taki cieplutki i idealny w tym sezonie, bo te kolory są na topie. I również zobaczycie tą narzutkę w stylóweczkach, według wielkich projektantów. No i ostatnia dziś rzecz, to takie ekstrawagancja. Zazwyczaj swetry nie służą jako ciuchy wyjściowe, ale tadam, sweter od Millenburger i kochani, to jest naprawdę bardzo drogi sweter. Kiedyś pokazywałam go w programie i pokazywałam też cenę tego swetra, jaka była na stronie internetowej, nadal nawet dostępna i to było coś 470 euro, więc nie ma żartów. Naprawdę, taka była cena i to jest świetne, naprawdę. Można to włożyć sobie na jakieś eleganckie spodnie, jeżeli idziemy na jakiś wieczorek, na jakąś imprezę. To jest bardzo ciepłe, bo to jest wełna i to taka naprawdę jakościowa wełna. Tutaj jest metka, już Wam powiem. 50% wełna i 50% angora, więc 100% naturalne, oczywiście z wyjątkiem cekinów, które są 100% nienaturalne. Ale od środka mamy cieplutki, bardzo miły sweterek, właśnie wełna z angorką, to jest takie bardzo przytulne, więc nawet te cekiny nie gryzą, ponieważ to jest właśnie przyszyte na tą naturalną jakby podszewkę swetrową. Super rzecz, naprawdę piękne i to jest na takie fajne zatrzaski. Już się to kilka razy sprawdziło, nawet na jakichś występach, na jakichś oficjalnych okazjach. No naprawdę, designerska rzecz, mega. Dla mnie to jest superowe. Oczywiście coś takiego to nie jest rzecz na co dzień do pracy, tylko na jakieś ekstra okazje. No i kochani, mam nadzieję, że podobał się Wam ten program, że podobały się Wam moje swetry. Zawsze coś tam jeszcze pewnie wypatruję, więc pewnie zobaczycie jakieś nowe swetry jeszcze w tym sezonie w holach. Ale na razie to jest tyle. Oczywiście mam jakieś swetry po domu, które noszę, no ale tego już nie będę Wam pokazywać. To są takie moje najfajniejsze swetry. Większość moich swetrów. Zapraszam Was serdecznie na haul, bo już mam nowe rzeczy do pokazania na Vinted, gdzie tam odsprzedaję część rzeczy, będę dodawać rzeczy. Jeżeli Was to interesuje, to jak najbardziej zapraszam. Link będzie podany w opisie. Bardzo proszę, subskrybujcie mój kanał, jeśli Wam się podoba. To jest dla mnie bardzo ważne i bardzo bym chciała osiągnąć już ten mój cel 1000 subskrypcji jak najszybciej, więc bardzo proszę o wsparcie. Jeśli Wam się podoba, to dajcie łapkę w górę i zapraszam za tydzień na stylówki według wielkich projektantów, między innymi od Diora. Cześć!
Pozdrawiam Wolka.